Występujące w Choryńcu naturalne źródła siarczkowe znane były od dawna. Z ich dobroczynnych właściwości korzystali podobno Marysieńka Sobieska i król Jan III Sobieski. Jednak to przedostatni właściciele Choryńca, Ponińscy, odkryli i zagospodarowali w XIX wieku źródła lecznicze. Choryniec jest rzadko spotykanym w Polsce uzdrowiskiem nizinnym. Łagodny klimat, duże zalesienie, bardzo małe uprzemysłowienie okolicy stwarzają wyjątkowo dobre warunki do leczenia uzdrowiskowego i sprzyjają różnym formom klimatoterapii. Sięgająca okresu międzywojennego tradycja lecznictwa uzdrowiskowego w Choryńcu Zdroju kontynuuje i rozwija uzdrowisko Choryniec spółka z o.o. Specjalizuje się ona w leczeniu chorób reumatycznych, narządów ruchu, jak też chorób skóry i niektórych chorób kobiecych. Podstawą zabiegów leczniczych w uzdrowisku są własne naturalne tworzywa lecznicze – borowina i wody siarczkowo-siarkowodorowe. Woda siarczkowo-siarkowodorowa z pijalni uzdrowiska Choryniec ma zastosowanie także w kuracji pitnej. Stosujemy ją w chorobach układu oddechowego, w chorobach przewodu pokarmowego, zaburzeniach przemiany materii, a także w zatruciach metalami ciężkimi. Choryniecka borowina cieszy się opinią jednej z najlepszych w kraju. Okłady borowinowe powodują miejscowe przegrzanie tkanek, co prowadzi z jednej strony do likwidacji ognisk zapalnych, a z drugiej do wydalenia z organizmu substancji szkodliwych takich jak sole mineralne, tłuszcze, cholesterol, kwas moczowy. Z tych też powodów okłady borowinowe są idealnym zabiegiem w leczeniu chorób narządu ruchu, reumatycznych oraz kobiecych. Uzdrowisko Choryniec dysponuje unikalnym w Polsce basenem leczniczym wypełnionym wodą siarczkowo-siarkowodorową. Jest to woda słabo zmineralizowana o odczynie zasadowym, co powoduje, że rozmiękcza i przebudowuje naskórek. Wnika również w głębsze warstwy skóry, regeneruje chrząstki stawowe. Kąpiele w wodzie siarczkowo-siarkowodorowej są pomocne w leczeniu wielu schorzeń, chorobie chrząstki stawowej, zmianach zwyrodnieniowych kręgosłupa, stanach pooperacyjnych, stanach pourazowych, narządu ruchu, nerwobólach, przewlekłych i dolegliwościach korzonkowych, niedowładach kończyn dolnych, a także chorobach narządu rodnego i chorobach skóry. Należy tu przyjeżdżać do tego uzdrowiska, dlatego że właśnie jest wspaniałe tu leczenie i no w ogóle wspaniale ludzie tu, kuracjusze, się czują właśnie w tym uzdrowisku. Choryniec dysponuje 195 miejscami noclegowymi oraz stołówką. Z pobytów i zabiegów leczniczych w uzdrowisku Choryniec mogą korzystać nie tylko osoby kierowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, ale każdy, kto chce się zrelaksować i poprawić stan swojego zdrowia. Zachęcamy zatem do Choryńca Zdroju po zdrowie i wypoczynek.